nazywam się Eliza Piotrowska i cieszę się, że, się dzisiaj spotykamy. Zawsze przyjeżdżałam do Was samochodem z Poznania, a zanim do Poznania dojechałam, to przylatywałam aż z Brazylii. I parokrotnie już byłam w Waszej bibliotece w Tarnowie Podgórnym i bardzo miło ją wspominam. I bardzo miło wspominam spotkania z Wami. A dzisiaj Wy, można powiedzieć, że przyjechaliście do mnie, bo spotykamy się nie w Tarnowie, tylko w Poznaniu. Tutaj jest moje mieszkanie, to, które mam w Polsce, na Jeżycach, w takiej pięknej dzielnicy, bardzo ją lubię. I będziemy właśnie dzisiaj o Poznaniu rozmawiać, bo Poznań to jest takie miasto, które ja bardzo lubię, w którym co prawda nie urodziłam się, chociaż niedaleko całkiem od Poznania się urodziłam, ale w którym studiowałam historię sztuki i w którym pracowałam w Muzeum Narodowym. I dla Poznania też napisałam bardzo dużo książek, to znaczy o Poznaniu, może tak powinnam powiedzieć, i pokażę Wam, jakie to są książki. To są legendy na przykład, jest taki cykl legend, to jest legenda o poznańskich koziołkach. To jest legenda o rogalach świętomarcińskich. A to jest legenda o założeniu Poznania. Takie trzy legendy. Oprócz tego napisałam taką książkę, którą bardzo lubię. Elementarz gwary poznańskiej, sznyka z glancem. Ja jestem bardzo ciekawa, czy Wy wiecie, co to znaczy sznyka z glancem? Sznyka, to już jest bardzo dziwne słowo. Glanc, chyba jeszcze dziwniejsze. To jest drożdżówka z lukrem, ponieważ w Poznaniu mówi się w takim właśnie zupełnie innym języku i to się nazywa gwara. To jest język danego regionu i w Poznaniu, ale również w Wielkopolsce, nie tylko w Poznaniu, często ludzie się posługują gwarą. Ale wiecie co, zdarza się też, że mimo że ktoś nie mieszka w Poznaniu i nie mieszka w Wielkopolsce, to też zna gwarę poznańską i na przykład u mnie w rodzinie tak się zdarzyło, bo moja babcia, która pochodziła z innego regionu Polski, z Kujaw, też mówiła gwarą poznańską, tylko że ja jak byłam mała, to nie wiedziałam, że to jest gwara. I jak babcia mówiła, że musi umyć statory, to ja wiedziałam, że babcia mówi o naczyniach i sobie myślałam, ale śmieszną nazwę babcia wymyśliła, statory na naczynia, jaką ona ma wyobraźnię. A babcia używała takich słów, bo te słowa poznała dzięki dziadkowi, który z kolei był spod Poznania i się tej gwary nauczyła od dziadka. Więc taka historia. Ja w ogóle bardzo długo też używałam, jeszcze do dzisiaj używam różnych słów, które myślałam, że one są takimi typowymi słowami polskimi. Na przykład idę do wyrka, bo jestem zmęczona. Wyrko to jest łóżko, ale to nie jest słowo, które znajdziecie w słowniku. To jest właśnie słowo z gwary poznańskiej. Albo mówiłam, ale mam śpika. Tak się u nas w domu mówiło, śpik. To jest taka senność, zmęczenie. I mnie się wydawało, że to są słowa jak najbardziej polskie, takie, które można właśnie w słowniku języka polskiego znaleźć, a potem się okazało właśnie wtedy, jak zaczęłam pracę nad tą książką, czyli bardzo późno, kiedy już przecież dorosłą osobą byłam, okazało się, że wiele słów, które używam, one są słowami z gwary poznańskiej. Potem fragmenty sobie poczytamy tej książki, pokażę Wam, jak wygląda w środku. Ale jeszcze chcę Wam pokazać dwie inne książki. Chrzest Polski i Woja Mściwoja. No właśnie, tu jest taka historia bardzo, bardzo ważna dla dziejów naszego państwa. I wyobraźcie sobie, że właśnie dzieje naszego państwa są związane z Poznaniem. Jeżeli Wy mieszkacie w Poznaniu albo gdzieś tutaj w okolicach, no to mieszkacie w takim bardzo ważnym historycznie regionie i o tej książce też zaraz powiem więcej, ale miejcie tego świadomość. Tutaj w tej książce o założeniu, legenda o założeniu Poznania, to też jest historia trochę poznańska, taka lokalna, a trochę też polska, czyli taka dużo większa, dużo ważniejsza. No i jeszcze jest taka książka, ojejku, zapomniałam jeszcze o innych i tu ich nie mam, ale o nich powiem. Jeszcze jest taka książka, Tajemnice Biblioteki Raczyńskich. Byliście kiedyś w tej bibliotece?
Polecam Wam ją. Ona na Placu Wolności się mieści. To jest taki piękny budynek. Tutaj widać tylko kawałek tego budynku, ale w środku, z tego co pamiętam, narysowałam go w całości, tylko w takim deszczu. Nie wiem, czy to widać dobrze tutaj. I w ogóle warto chodzić do biblioteki, nie tylko do Biblioteki Raczyńskich, która jest piękna, w której jest bardzo dużo książek i można przeżyć dużo różnych przygód. Tu właśnie je opisuję. To są bohaterowie mojej książki, którzy w Bibliotece Raczyńskich przeżywają różne przygody. Ale jak macie daleko do Biblioteki Raczyńskich, to pamiętajcie, że macie bibliotekę w Tarnowie Podgórnym i ona też jest piękna, bo ona teraz jest w innym miejscu, na ulicy Ogrodowej. Wcześniej też była ładna i też miło mi się do niej przyjeżdżało, ale teraz naprawdę to jest takie przepiękne miejsce, że mogłoby konkurować śmiało z Biblioteką Raczyńskich, tak myślę. No dobrze, to zacznę tak szczegółowo mówić o Sznece z Glancem. Zastanawiałam się, jak napisać taką książkę o Gwarze Poznańskiej. I pomyślałam sobie, że ją podzielę na takie rozdziały. Albo nie, przeczytam stąd. I są takie rozdziały. Famuła, czyli rodzina. Stwory, czyli zwierzęta. No właśnie, moja babcia też mówiła zawsze, chodźcie tutaj, kejtry, kociambry, chodźcie. I też sobie myślałam, jak babcia fajnie mówi na psy i na koty. No właśnie, a to była gwara. Szport, czyli zabawa. W składzie, czyli w sklepie. Zobaczcie, to wygląda jak zupełnie inny język. O jaśnie, czyli w dzień. O ciemku, czyli w ciemności. Eka z zawinkla, czyli paczka z zarogu. Echt poznaniak, czyli poznaniak z dziada pradziada. Fest smaka, czyli wielki apetyt. Poznański futer, czyli poznańskie jadło. Też u mnie w domu się mówiło, ale jestem nafutrowany, czyli najedzony. Mrzygód, czyli niejadek. Kałmuk, czyli obżartus. I tak dalej, i tak dalej. Nie będę wszystkiego czytać do końca, bo jest dosyć długi ten spis treści. Co sobie pomyślałam jeszcze, że ten elementarz będzie, bo to jest elementarz, będzie rymowany. I będą w nim też różne zagadki, krzyżówki i rebusy, które będziecie mogli rozwiązywać i dzięki temu będziecie mogli łatwiej zapamiętywać te różne słowa, których nie znacie, a może właśnie je znacie. Nie wiem, też się sami przekonacie. Zaczyna się takim wstępem. Gwara Poznańska. To jest tytka, a w niej pyra. To jest papeć, a w nim gira. To jest bimba, a w niej wiara. A to wszystko to jest gwara. I tu na czerwono są te słowa właśnie przedziwne. Tytka, pyra, papeć, gira, bimba, wiara i gwara. Ciekawe, czy wiecie, to można rozpoznać na rysunku, co znaczą te słowa, czy będziecie umieli dobrze rozwiązać potem taki test, który jest poniżej. A tu jest famuła, czyli rodzina. To jest mój kawałek świata, mówi główny bohater. Siora, brachol, mama, tata, dziadek, babcia, wuja, Lech, ciocia i kuzajów trzech. Ciekawe, czy wiecie, kim są kuzaje? To są oni. Też pewnie tutaj, jak to przeczytacie, to będziecie wiedzieli. No i jeszcze to, co bardzo mnie rozśmiesza w ogóle w Gwarze Poznańskiej, bo uważam, że te słowa są bardzo śmieszne, to są takie różne wyrazy, na przykład to są opisani członkowie rodziny i na przykład dziadek ma korbol. Ciekawe, czy się domyślacie, co to jest korbol. Wielki korbol ma. Tata ma spodnie z kiejdami. W kiejdach chowa się różne rzeczy. Można portmaneikę schować, to też jest słowo z gwary. Można, no co, można chusteczkę włożyć. A siostra, a nawet siora, ma dyrdun w groszki. Zobaczcie, co to jest dyrdun. Jeszcze to jest bardzo śmieszne. Brachol, cycka, nupel. To jest ten malutki na rękach mamy, która ma z kolei
szminkowane brumble. Szminkowane brumble. I tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że Wam się spodoba ta książka i że ją wypożyczycie w bibliotece. Może jakiś ulubiony jeszcze mój rozdział Wam pokażę. Ja bardzo lubię na przykład ten rozdział o mrzygłodzie i o kałmuku, czyli o niejadku i o obżartuchu. Posłuchajcie wierszyków. Mrzygłód chudy jest jak lola, pod oczami ma zakola. Gdy wiatr dmuchnie srożej, ukrychnąć się może. Zupa jest mu zalejata, sznyki z glancem są jak wata, jabłka zgnite, kiszki słone, a redyski zaczerwone. Nafutrować go nie sposób. Próbowało wiele osób, wiara jednak się poddała. I to już historia cała. No i tak on też wygląda. Słyszeliście, ile tam było dziwnych słów? Redyski. Ciekawe, czy wiecie, co to są redyski? Kałmuk, korbol ma fest wielki i paluszki jak serdelki. Zamiast iść, się kula. Taki z niego bulaj. Całą wuchtę zżarł kulanek i wytutkał mleka dzbanek. Hapsnął sznekę, pyzy dwie. Czy ma dosyć? Ady nie. Pohamować go nie sposób. Próbowało wiele osób, wiara jednak się poddała i to już historia cała. Znowu mnóstwo różnych dziwnych słów, wuchta na przykład, hapsnąć, fest i tak dalej, i tak dalej. Nie mogę Wam mówić, co te wszystkie słowa znaczą, bo popsułabym Wam całą zabawę. I to jest właśnie sznyka z glancem. Smacznej lektury. To teraz powiem o rogalach świętomarcińskich, skoro się jedzenie tutaj pojawiło, ten temat. Mam nadzieję, że każdy z Was wie, co to są rogale świętomarcińskie, jak wyglądają i przede wszystkim, kiedy jest ich najwięcej w piekarniach. Oczywiście 11 listopada, bo 11 listopada jest nie tylko święto narodowe, Dzień Odzyskania Niepodległości przez Polskę, ale również są imieniny głównej ulicy w Poznaniu. Jest to ulica Święty Marcin. I wtedy właśnie piecze się rogale świętomarcińskie. I związana jest z tym cała taka długa historia właśnie o Świętym Marcinie i o piekarzu, który piekł te rogale. I kawałek Wam tej historii teraz też przeczytam. Ona też jest rymowana, bo ja w ogóle bardzo lubię rymować i się zawsze to powtarzam, że się głównie czuję poetką, czyli właśnie kimś, kto pisze wiersze. Był raz sobie piekarz wzięty. Jak nazywał się? Walenty. Jak wyglądał? Niepozornie. Jak żył? Cicho oraz skromnie. Czy bogaty był? Nie, wcale. Czy wesoły był? Tak, stale. To jest Walenty. W tygodniu Walenty był bardzo zajęty. Piekł chleby i bułki, niezwykle przejęty, bolały go ręce, bolały go pięty. Lecz lubił swą pracę i był uśmiechnięty. A w niedzielę spał do późna i był wreszcie wypoczęty. Potem spieszył do kościoła, bo niedziela to dzień święty. Gdzie kazania słuchał bacznie, całym sobą, jak zaklęty. I właśnie na jednym z takich kazań usłyszał, jak ksiądz opowiadał o świętym Marcinie, który był rycerzem i który postanowił, że zamiast walczyć i zamiast być takim bojowym, to on będzie wspierał biednych ludzi. I tak też się stało. I Walenty pomyślał sobie, wracając do domu, że to było bardzo piękne kazanie i że ten rycerz Marcin to był bardzo dobry człowiek, bo wspaniale jest coś robić dobrego dla innych ludzi. I pomyślał sobie, że on też chciałby być taki dobry i też chciałby robić coś dobrego dla ludzi, ale nie wiedział co. I w nocy mu się przyśniło, że odwiedził go święty Marcin i powiedział mu tak. Innym pomóc chcesz, Walenty? Własne rozwijaj talenty. Oto, co powiedział święty. No i się głowił strasznie Walenty.
co to może znaczyć, że ma rozwijać własne talenty. I co jest jego talentem, co on lubi robić i co umie robić. No ale i oczywiście doszedł do wniosku, że to musi być jego praca, bo on kochał swoją pracę. I tutaj się na chwilkę zatrzymam i do Walentego zaraz wrócę. Słuchajcie, to jest bardzo, bardzo ważne. Jak będziecie robić coś, co sami kochacie, to na pewno talent do tego będziecie rozwijać i będziecie nie tylko samym sobie pomagać, bo będziecie szczęśliwymi ludźmi, a jak będziecie szczęśliwymi ludźmi, to będziecie mogli pomagać też innym ludziom. I to jest naprawdę taka, ten przekaz jest bardzo, bardzo ważny i dla wszystkich, nie tylko dla Walentego. I chciałabym, żebyście o tym zapamiętali, bo wiecie, nie sztuka jest pomagać innym po to, żeby... Jak bardzo często jest tak, że ludzie mają sami różne problemy i wtedy pomagają innym, bo im się wydaje, że są tacy lepsi, że ich problemy nie istnieją. Nie, najlepiej pomagać innym, jak samemu się umie swoje problemy rozwiązać i samemu jest się szczęśliwym i pogodnym, to wtedy innych można też uczyć pogody, życia, szczęścia i tak dalej. I Walenty właśnie pomyślał sobie, że on nie będzie niczego nowego teraz się uczył i szukał jakiegoś nowego talentu, bo on przecież zna już swój talent. On jest świetnym piekarzem. No ale co dalej? Ma rozwijać ten talent, czyli ma piec dalej te bułki i chleby wypiekać. No ale co z tego wynika? Jeszcze nic z tego nie wynika. I nagle zauważył, że na ganku jego domu leży podkowa. I wtedy sobie pomyślał, rety, to nie był sen. Święty Marcin wcale mi się nie śnił, tylko on tutaj był naprawdę, gdzie jest podkowa konia, na którym on przyjechał. Powiesił tę podkowę nad drzwiami i przyglądał, i się przyglądał, i doszedł do wniosku, że ta podkowa mu coś przypomina. Ta podkowa przypominała mu rogale, bo ma taki też kształt, taki zagięty. I święty Walenty palnął się w głowę i powiedział, wiem o co chodzi, ja mam piec rogale i rozdawać je biednym, głodnym ludziom. To będzie to, co będę robił. I to będzie dobre i wspaniałe i tak będę pomagał ludziom. No i tak się właśnie ta historia, można powiedzieć, że kończy, bo Walenty teraz zaczął wypiekać pyszne rogale, właśnie rogale świętomarcińskie i na 11 listopada rozdawał je biednym. Ten, kto mógł zapłacić, to płacił, a kto nie mógł, ten rogale dostawał. I ja najbardziej żałuję, że ta tradycja nie przetrwała do dzisiaj. Bo nie dość, że wszyscy muszą płacić za rogale świętomarcińskie dzisiaj, to one są strasznie drogie. Właśnie dzisiaj byłam w sklepie i widziałam, bo te rogale można też kupić w ciągu roku. I tutaj w piekarni na Jeżycach taki rogal kosztuje prawie 10 zł. To jest bardzo dużo, jeden taki rogal, ale jest pyszny. Przepyszne są te rogale. Tu jest też przepis, jak takie rogale zrobić. Legendę, którą też bardzo lubię, to jest legenda o poznańskich koziołkach. Pewnie wiecie, gdzie koziołki poznańskie można spotkać. Oczywiście na Starym Rynku, oczywiście na ratuszu i one się tam trykają, czyli uderzają rogami o godzinie 12:00 można je zobaczyć. No ale jak one się na ten ratusz dostały? Skąd one w ogóle się tam wzięły i dlaczego koziołki są symbolem Poznania? Symbol to jest taki ważny znak rozpoznawczy. No i one są właśnie znakiem rozpoznawczym miasta Poznań. Tu jest opisane, jak to się stało, że te koziołki wbiegły na sam szczyt wieży ratuszowej i tam już zostały, szukam tej ilustracji tutaj, i tam już zostały, bo legenda głosi, że to były prawdziwe koziołki, które, no właśnie, nie opowiem wam do końca tej legendy, może ją sobie przeczytacie, może wypożyczycie sobie tę legendę w bibliotece, ona też jest napisana wierszem, więc się ją będzie miło i mam nadzieję szybko czytał. I legenda o założeniu Poznania, to jest legenda o trzech braciach. Oni się nazywali tak, Lech, Czech i Rus. I tym najważniejszym dla nas z braci był Lech, który założył Poznań. Zaraz zobaczymy, jak ten Poznań wyglądał, bo on oczywiście wyglądał zupełnie inaczej niż dzisiaj. To był gród, to był taki gród, w którym nie było osiedli, bloków. Zobaczcie, tak to wyglądało. I ten gród mieścił się na Ostrowie Tumskim. Ciekawe, czy wy wiecie, gdzie jest Ostrów Tumski?
co to jest za region Poznania. To jest bardzo ważne miejsce. Na Ostrowie Tumskim jest Katedra Poznańska, jest Muzeum Archidiecezjalne i wiele, wiele innych miejsc ważnych. I może o tym też wspomnę, bo niedługo będę pisać taką książkę właśnie dla Muzeum Archidiecezjalnego o bardzo ważnej postaci, o której mało się mówi, bo pewnie o Lechu, Czechu i Rusie słyszeliście, o Koziołkach Poznańskich słyszeliście, o Rogalach Świętomarcińskich słyszeliście, o Gwarze pewnie też słyszeliście, o Bibliotece Raczyńskich też, ale nie wiem, czy słyszeliście o takiej postaci, która istniała naprawdę. I ten pan się nazywał biskup Lubrański. I wyobraźcie sobie, że on założył, no, że można powiedzieć, pierwszą w Polsce taką nowoczesną uczelnię, akademię. I ona właśnie była na Ostrowie Tumskim. I ten biskup Lubrański, on był zupełnie nie z tej ziemi. On, to było bardzo dawno temu. Naprawdę mało było różnych takich dogodności w domach. Nie było wody na przykład. A on wymyślił, że można zrobić kanalizację na Ostrowie Tumskim. Że można mieć łazienki w domach. Oczywiście one trochę inaczej wyglądały niż dzisiaj. Wybudował naprawdę mnóstwo różnych ważnych gmachów na Ostrowie Tumskim. Nie chcę też wszystkiego wam opowiedzieć, ale to była osoba, która bardzo dużo podróżowała i ja nawet tak się zastanawiam, bo to były czasy, kiedy żył Leonardo da Vinci. Może on nawet i Leonarda da Vinci poznał? I potem przyjechał do Polski i sobie pomyślał, Leonardo da Vinci takie robi rzeczy we Włoszech różne, może ja też coś w Polsce zrobię. I zobaczcie. I on w związku z tym, że w Poznaniu właśnie wtedy przebywał, to dużo różnych rzeczy, może nie miał aż takiej wielkiej wyobraźni artystycznej jak Leonardo da Vinci, ale miał taką wyobraźnię praktyczną. Ale sztukę również kochał i bardzo dużo dobrego zrobił dla Poznania. Także o tej postaci też niedługo napiszę. Jeju, nie wzięłam jednej książki tutaj jeszcze, a to też jest, mówiąc o postaciach, chciałabym wam powiedzieć dwa słowa. Może tę książkę widzieliście już, o Wandzie Błońskiej, na nią mówiono dokta i to też jest osoba, której ja niestety nie poznałam. Ona całkiem, można powiedzieć, że niedaleko mieszkała, pod Poznaniem, w Puszczykowie, ale zanim tutaj, można powiedzieć, że ostatnie życia, lata życia spędziła właśnie w Puszczykowie, to wcześniej mieszkała, słuchajcie, w Afryce, w Ugandzie i tam założyła szpitale dwa dla ludzi trędowatych, bo ona się w ogóle nie bała trądu i leczyła ludzi chorych na trąd. I myślę, gdyby ona żyła w tych czasach, teraz jest ten paskudny wirus COVID, to pomagała ludziom i przepraszam bardzo was, ale moja operatorka kamery daje mi jakieś znaki, być może to się nagra, a ja muszę się zapytać, co się stało. Aha, bateria nam pada. A ile mamy jeszcze, przepraszam, czas, ile mamy procent? Jeszcze mam 5% baterii, słuchajcie, muszę bardzo szybko to powiedzieć. Wanda Błońska to jest niesamowita postać i o niej też piszę kolejną książkę, bo jedną książkę napisałam prozą, a drugą książkę napiszę teraz wierszem. I to jest osoba, która, słuchajcie, ona po pierwsze miała 40 lat, jak wyjechała jako misjonarka do Ugandy. Jeździła, czyli nie jako młoda osoba, jeździła na motorze tam sama. Żadna kobieta wtedy tam na motorze nie jeździła, wszyscy się na nią tak patrzyli, zdziwieni. Powiedziała trędowatym, nie martwcie się, trąd można wyleczyć i rzeczywiście nagle się okazało, że ci ludzie, którym się wydawało, że nie mają szans na przeżycie, że mogą być uratowani. Tak jak mówiłam, założyła dwa szpitale, pływała kajakiem, kiedyś prawie ją zjadł hipopotam, wchodziła na szczyty gór, zdobyła najwyższy szczyt góry w Ugandzie i robiła mnóstwo niestworzonych rzeczy, a przede wszystkim była bardzo skromna i bardzo dobra. I to też jest taka postać związana z Poznaniem. Wanda Błońska, dokta. Opowieść o Wandzie Błońskiej, taki jest tytuł tej książki. Niestety nie pomyślałam, żeby ją tutaj za sobą zabrać i wam pokazać. A że mamy już pewnie teraz 4 już tylko procent baterii, to już nie będę biegła, dobrze? Do biblioteczki. Dobra.
Mam nadzieję, że kochacie Poznań tak jak ja, bo ja Poznań bardzo, bardzo kocham i się w tym mieście dobrze czuję i w wielu miejscach mieszkałam na świecie i teraz też mieszkam trochę w Polsce i właśnie wtedy zatrzymuję się w Poznaniu, w moim mieszkaniu, trochę w Brazylii, wcześniej mieszkałam w Rzymie, a w ogóle zanim zaczęłam studiować w Poznaniu, to studiowałam w tylu różnych miastach i żadne miasto mi się nie podobało i to były takie miasta: Szczecin, Toruń, Olsztyn, czy coś pominęłam? Chyba nie, może jeszcze jakieś były, nie pamiętam, bo ja mnóstwo różnych kierunków studiowałam i wszędzie czułam się tak nie do końca na swoim miejscu i dopiero jak przyjechałam do Poznania i tutaj zdałam na historię sztuki, jeszcze na wydział aktorski, ale koniec końców tylko historię sztuki skończyłam, to poczułam się, że jestem w domu, bo są takie miejsca na świecie, w których czujemy bardzo szybko, że to jest nasze miejsce. Czujemy się w tych miejscach dobrze i to trudno nawet wytłumaczyć dlaczego. I Poznań należy do takich miejsc, więc mam nadzieję, że też lubicie Poznań i mam nadzieję, że z moich książek dowiecie się o nim więcej. Sznyka z glancem, tajemnice Biblioteki Raczyńskich, chrzest polski. O tej książce powiedziałam najmniej, ale ją może sobie przeczytacie. Ona też jest wierszowana. Legenda o rogalach świętomarcińskich, legenda o założeniu Poznania i legenda o koziołkach. No i jeszcze pamiętajcie o Dokcie, opowieść o Wandzie Błońskiej. I pamiętajcie jeszcze o tym biskupie niesamowitym, lubrańskim, który tyle dobrego zrobił dla Poznania. No dobrze, to chyba czas się pożegnać. Mam nadzieję, że Wam się miło słuchało i mam nadzieję przede wszystkim, że kolejnym razem już zobaczymy się osobiście, że będę mogła do Was przyjechać, do Waszej przepięknej biblioteki, w której zawsze miałam takie naprawdę świetne spotkania. I pozdrawiam wszystkie dzieci, wszystkich czytelników i pozdrawiam wszystkich, którzy pracują w bibliotece. I dziękuję bardzo za zaproszenie, bo to dzięki bibliotece właśnie mogliśmy się dzisiaj spotkać.